Komentarz do listu do Tytusa, rozdział pierwszy, wersety od 10 do 16. Wersety od 10 do 16 rozdziału pierwszego. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Wersety od 10 do 11 opisują zbuntowanych i nieposłusznych. Wiele takich osób było w zborach na Krecie. Osoby te charakteryzują się, po pierwsze, buntowniczością. Nie akceptują ustanowionego autorytetu, sprzeciwiają się i wynoszą ponad wszelki nadzór, który Bóg ustanowił dla utrzymania porządku w swoim domu. Po drugie, niekarnym, nieokiełznanym gadulstwem, często wyłącznie pewna doza elokwencji maskuje duchową i moralną bezwartościowość tych ludzi. Niepokojące jest to, że mogą przekonać do swoich poglądów tych chrześcijan, którzy są nieświadomi, niepouczeni bądź powierzchowni oraz światowi, dlatego niezdolni do rozpoznania prawdziwych zamiarów i intencji. Po trzecie, zwodniczością, oszustwem. W rzeczywistości osoby tego pokroju są narzędziami szatana, kłamcami, którymi władca ciemności zręcznie się posługuje, aby szkodzić i niszczyć. Te cechy występowały często zwłaszcza wśród obrzezanych. System oparty na zakonie skutecznie zwodzi świat duchowy, zakładając rzekomą zdolność człowieka do czynienia dobra. Opisani powyżej buntownicy nie zdają sobie sprawy z absolutnego zepsucia grzeszników. Nie można dopuścić, aby ludzie takiego pokroju atakowali naukę łaski i wiary w Kościele Bożym. Ich działalność może zniszczyć domy wierzących. Wiadomo, jak niebezpieczna może być sytuacja, gdy głowa rodziny da się uwieść nauczaniu fałszywych nauczycieli i zwodzicieli. Nieraz całe rodziny porzucały zdrową naukę Kościoła Bożego, aby powrócić do reguł zakonu i w ten sposób stawały się narzędziem zniszczenia zamiast służyć budowaniu ciała Chrystusowego. Ludzie ci nauczali rzeczy niegodnych, sprzecznych ze zdrową nauką, reprezentowaną przez starszych i Tytusa, który był napominany, by mówić o tym, co odpowiada zdrowej nauce. Owi zwodziciele nauczali dla haniebnego zysku, czynili to, co nie należy. Odciągali chrześcijan od Chrystusa i prawdy. Ich przeciwieństwem byli starsi obierani zgodnie z wolą Bożą, niechciwi brudnego zysku, co widzimy w wersecie 7. Z kolei krnąbrni i zbuntowani nauczyciele wiedzieli, że ich sfałszowana nauka odpowiada upodobaniom wielu. Świadomie czynili zło, ogarnięci rządzą mamony. Abraham postąpiłby haniebnie, gdyby przyjął dary króla Sodomy. Podobnie Piotr, gdyby wziął pieniądze od Szymona Czarnoksiężnika. Wśród przedstawionych tu osób pokaźną grupę stanowili Żydzi pochodzący z Krety. Kreteńczycy, podobnie jak inne narody, mieli swoich własnych proroków, poetów, moralistów,
którzy w swoich dziełach dawali wyraz głębokiej pogardzie wobec współobywateli. Podobną postawę przyjmuje wielu moralistów, gdy podejmują się oceny człowieka. Ich ocena, choć niezbyt pochlebna, jest niewątpliwie bliska prawdy. Problem polega na tym, że krytykują innych, a nie potrafią dostrzec własnych grzechów. Niestety ci ludzie nie popatrzyli na siebie przez pryzmat Bożej prawdy, nie potrafili powiedzieć jak Hiob: kajam się w prochu i popiele. Hioba 42:6. Epimenides, filozof i mąż stanu, wieszcz z Krety, ocenił swoich współobywateli 600 lat przed Chrystusem w następujący sposób. Kreteńczycy, zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Kłamstwo, bestialska złość i obżarstwo, żądze, które chcieli zaspokoić bez pracy i zadawania sobie trudu. Takie przywary mieli Kreteńczycy i być może do dzisiaj tej kwestii niewiele się zmieniło. Apostoł przyznaje, że jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Epimenides, oceniający krytycznie swych rodaków, miał rację. Jego wypowiedź zgodna była z oceną Bożą. Głosił prawdę. Jak widzimy to na przykład w Rzymian 1 rozdział, 18 werset. Bo gniew Boży jawny jest z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzkiej, którzy zatrzymywają prawdę niesprawiedliwie. Jak zatem należało potraktować takich ludzi? Karć ich surowo, mówił apostoł do swego delegata. W drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 10 werset, pojawia się ten sam grecki wyraz, gdy Paweł mówi o surowym postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa, jakiego udzielił mu Pan ku budowaniu, a nie ku niszczeniu. Zatem zalecano tu surowość wobec zwodzicieli. Do owego zadania upoważniono z mocą i autorytetem nie starszych, lecz Tytusa, obdarzonego pełnomocnictwem apostoła. Źródłem jego autorytetu był Pan. Kilkakrotnie Paweł bywał surowy, nawet wobec Piotra. Postępował tak wówczas, gdy w grę chodziła wiara i zdrowa nauka. Niemniej jednak powodem ostrej nagany skierowanej do nieokiełznanych gadułów i oszustów była miłość. Celem napomnień nie było odrzucenie tychże krnąbrnych osób, lecz doprowadzenie ich do duchowego uzdrowienia. Zastosowanie duchowego autorytetu było konieczne, aby doprowadzić te osoby na powrót do rozpoznania prawd wiary. Oczywiste jest, że ów autorytet wykonywany musiał być przy użyciu Słowa Bożego i w mocy Ducha. I nie słuchali żydowskich baśni. Baśnie wzmiankowane są w pierwszym liście do Tymoteusza 1:4, gdzie odróżnione są od powiązanych z nimi niekończących się rodowodów. Te ostatnie, czyli rodowody, nie mają nic wspólnego z rodowodami przedstawionymi w Starym Testamencie, lecz są mieszanką żydowsko-spirytystycznych i chrześcijańsko-filozoficznych spekulacji, później przejętych przez otoczenie pogańskie. Żydowskie baśnie nazywane w pierwszym liście do Tymoteusza 4:7 babskimi baśniami są wytworem orientalnej wyobraźni, która mieszana jest z nauką Pisma i pod pretekstem upiększenia prawdy szpeci ją i niszczy. Apostoł Piotr nazywa je zręcznie zmyślonymi baśniami, co widzimy w drugim liście Piotra, 1 rozdział, 16 werset. W analizowanym fragmencie apostoł rozróżnia żydowskie baśnie od nakazów ludzkich. Jedne i drugie pochodzą z kręgu żydowskiej kultury. Nakazy, o których mowa, to nie przykazania zakonu dane od Boga, lecz wymyślone przez ludzi przepisy religijne, podniesione do rangi tradycji, których w judaizmie jest niezmiernie dużo.
Najczęściej wspomina się o nich w Ewangeliach, gdzie czytamy na przykład o obmywaniu kielichów i dzbanów. Przez tego rodzaju nakazy ludzie odwracali się stopniowo od prawdy. Marka 7 rozdział, 2 werset o tym mówi. A ujrzawszy niektóre ze zwolenników jego, iż jedli chleb z brudnymi rękoma i nie umywszy się, utyskowali na nie. A bowiem faryzeuszowie i wszyscy Żydowie, jeśli często rąk nie umywali, tedy nie jedli, trzymając ustawy przodków swych. Także z dworu przyszedłszy, jeśli by się nie umyli, tedy nie jadali i wiele są innych rzeczy, które przyjęli ku trzymaniu, to jest umywanie kubków i konewek i innego naczynia miedzianego i łóżek. Potem go pytali faryzeuszowie i doktorowie, przecz zwolennicy twoi nie chodzą wedle ustaw przodków, ale jedzą chleb nie umywszy rąk. Wszytki ty złości z wnątrz pochodzą i plugawią człowieka. Żydowskie mitzwy, czyli przykazania rabiniczne, pozostawały w kontraście do urzędu apostolskiego Pawła, który dążył do poznania prawdy, rozdział 1, werset 1. Dla czystych wszystko jest czyste. Za sprawą dzieła Chrystusa i Ducha Świętego chrześcijanin jest czysty przed Bogiem, co widzimy w 1 Koryntian, 6 rozdział, 11 werset. I temiście byli niektórzy, aleście obmyci, aleście poświęceni, ale jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusowo i przez Ducha Boga naszego. Jako taki nie może zostać zbrukany jakimkolwiek brudem, a właśnie tej prawdzie przeczyli zwolennicy żydowskich nauk, głosząc swoje nakazy ludzkie. Tymczasem Słowo Boże wzywa nowego człowieka, by podążał w śladach Jezusa. Pan nie mógł nigdy ulec zanieczyszczeniu, ani przez trąd, ani przez jakąkolwiek inną nieczystość. Mógł uzdrowić grzesznika, cudzołożnicę, ale sam nie został przez nich zanieczyszczony. I odwrotnie. Na skalanych i niewierzących żadna czystość nie wywiera oczyszczającego wpływu, gdyż zbrukane jest ich wnętrze, to znaczy ich umysł, usposobienie i sumienie. W wersecie 16 opisany jest charakter tych zanieczyszczonych ludzi. Twierdzą, że znają Boga, podczas gdy ich uczynki dowodzą czegoś zgoła odmiennego. Zapierają się Boga. Na podstawie uczynków możemy rozpoznać, czy naprawdę, jak twierdzą, znają Boga. Trudno oczekiwać od nich czegoś dobrego. Są to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni. Warto przyjrzeć się również dobrym uczynkom. W tym krótkim liście mowa jest o nich aż 6 razy. 1 rozdział 16 werset, 2 rozdział 7 werset, 14 werset, 3 rozdział 1 werset, 8 werset, 14 werset. Nauka, która nie prowadzi do pobożnego życia i gorliwego wykonywania dobrych uczynków, nie jest zdrową nauką.
wyznawając, iż Boga znają, ale przą się Go uczynkami, gdyż są obrzydłymi i nieposłusznymi i którzy się na żaden uczynek dobry nie godzą. 2,7 i 14. Samego siebie stawiając wzorem dobrych uczynków, w nauce zachowywając doskonałość i powagę. Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelakiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud osobny, naśladujący dobrych uczynków. 3,1. Przypominaj im, aby zwierzchnościom i przełożeństwom poddanymi byli, żeby słuchali na wszelki dobry uczynek gotowymi byli. 8,14. Wierna ci jest ta powieść, a chcę, abyś twierdził ty rzeczy, iżby się starali, jakoby dobre uczynki zachowali, którzy uwierzyli Bogu, a ty rzeczy poczciwe są i pożyteczne ludziom. A niech się uczą i naszy dobrych uczynków zachować na pilne potrzeby, iżby nie byli nieużytecznymi. 8. I jest niezwykle ważne, abyśmy pamiętali o tej prawdzie i przeciwnie. Bóg nie ma upodobania w praktycznej dobroczynności, jeżeli u jej podstaw nie leży zdrowa nauka. Pierwszy list do Tymoteusza traktuje o zachowywaniu zdrowej nauki w domu Bożym. Często również wspomina o dobrych uczynkach. 2, rozdział 10, werset. Ale dobrymi uczynkami, co przystoi niewiastom, które ślubują być pobożnymi. Wierna ci jest ta mowa, jeśli kto urzędu biskupiego żąda, zacnej sprawy żąda. Piąty rozdział, 10, werset. Mając świadectwo w dobrych uczynkach, jeśli dzieci wychowała, jeśli goście rada przyjmowała, jeśli świętych nogi umywała, jeśli utrapionym pomagała i jeśli w każdym uczynku dobrym ustawiczną była. Dwudziesty piąty werset.
Także też dobre uczynki przed tym jawne bywają, a te, które się inaczej mają, nie mogą być tajne. Aby dobrze czynili i byli bogatymi w uczynkach dobrych, użytymi i skłonnymi. Bardzo ważny fragment drugiego listu do Tymoteusza, rozdział 2, 21 wiersz. Jeśli by kto tedy oczyścił się od tych, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i godnym Panu, gotowym na wszelką sprawę dobrą. Przypomina, że oczyszczenie, to znaczy odłączenie się od zła obecnego w domu Bożym, przygotowuje nas do wszelkiego dobrego dzieła. Niestety, prawda ta nie spotyka się ze zrozumieniem wielu drogich dzieci Bożych. Nieustannie mówią o dobrych uczynkach, chociaż nie uczynili jeszcze tego, co jest pierwszym warunkiem ich wykonywania. Nie oczyścili się od naczyń ku niesławie. Istotą dobrych uczynków jest to, że są one skutkiem świętości i miłości. Jezus, święty sługa Boży, namaszczony Duchem Świętym, chodził z miejsca na miejsce, czyniąc dobro, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Iż Jezusa Nazareńskiego pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc wiele dobrego i uzdrawiając wszystkie uciśnione od diabła, a bowiem z nim był Bóg. Wszystkie uczynki Jezusa wykonywane z mocy Ojca były dziełem miłości. Podobnie było w przypadku Jego uczniów. Życie Dorkas wypełnione było dobrymi uczynkami, o czym mówią Dzieje Apostolskie 9:36. Była też w Joppe niektóra zwolenniczka imieniem Tabita, która, kto by chciał wyłożyć, zowie się Dorkas. Ta była bogata w dobre uczynki i w jałmużny, które czyniła. To miłość była wewnętrzną siłą napędową jej działalności. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset. Dobre uczynki przedstawione są jako konsekwencja miłości. I przypatrzajmy się jedni drugim ku pobudzeniu miłości i dobrych uczynków. Podobnie przedstawiono czyny świętych wdów w pierwszym liście do Tymoteusza 5:10.
mając świadectwo w dobrych uczynkach, jeśli dzieci wychowała, jeśli goście rada przyjmowała, jeśli świętych nogi umywała, jeśli utrapionym pomagała i jeśli w każdym uczynku dobrym ustawiczną była. W liście do Efezjan 2:10 napisano, że chrześcijanin stworzony jest w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków przygotowanych przez Boga. Owe dobre uczynki wykonywane są w imieniu Jezusa Chrystusa, o czym świadczą Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 9 werset. Gdyż o nas dziś ten sąd jest zasądzon dla dobrodziejstwa nad człowiekiem niedołężnym uczynionego, jako on jest uzdrowion. Niechżeć wam wszem będzie wiadomo, jawno i wszystkiemu ludowi izraelskiemu, żeć przez imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, którego Bóg zbudził od umarłych, przez tegoć ten stoi zdrowym przed wami. Są spełniane ze względu na Pana Jezusa, Marka 14:6. Wtedy Jezus rzekł: dajcie jej pokój. I przedże ją frasujecie. Dobry uczynek przeciwko mnie uczyniła. Świętych, Dzieje Apostolskie 9:36. Była też w Jopie niektóra zwolenniczka imieniem Tabita, która, kto by chciał wyłożyć, zowie się Dorkas, ta była bogata w dobre uczynki i w jałmużny, które czyniła. I wszystkich ludzi, Galacja 6:10. Przeto tedy, póki czas mamy, bądźcie dobrotliwymi przeciwko wszystkim, a najwięcej przeciw domownikom wiary. Jednak zawsze powinny być wykonywane dla Chrystusa. Świat nie potrafi zrozumieć dobrych uczynków wykonywanych dla Chrystusa, ponieważ nie zna Pana i, co więcej, jest Jego zdeklarowanym wrogiem. Olejek Marii jest głupstwem w Jego oczach, zaś Boża miłość, która kieruje sercem wierzącego, jest dla człowieka, który nie doświadczył narodzenia na nowo, martwą literą, zewnętrznym nakazem. Chrześcijanin, nawet najcnotliwszy, narażony jest na pokusę czynienia zła i musi z Bożą pomocą być chroniony od wszelkiego grzechu.
Na przykład 2 Tymoteusza 4,18. Złe uczynki są wszak typową cechą wrogów bożych. Kolosan 1,21. Najpierw 2 Tymoteusza 4,18. I wybawi mnie Pan od każdego uczynku złego, a zachowa do Królestwa swego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Kolosan 1,21. A tak was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem, który się bawił złymi uczynkami, teraz zaiste pojednał. Martwe uczynki są przeciwieństwem żywych. Ich źródłem nie jest Boże życie zaszczepione w sercu wierzącego. Nie są one co prawda nazwane złymi uczynkami, ale ponieważ ich źródłem jest grzeszna natura nieodrodzonego człowieka, nie mają żadnej wartości w oczach Bożych. I człowiek powinien zostać od nich uwolniony. Stąd Hebrajczyków, 6, 1, werset. A przetoż opuściwszy słowo, które w Chrystusie dawa początek nieumiejętnym, miejmy się ku doskonałości, nie znowu zakładając gruntu pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga. I Hebrajczyków 9,14. Jako daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od martwych uczynków ku służbie Bogu żywemu. Podobnie jak złe uczynki będą przedmiotem wyroku Bożego, który zostanie ogłoszony przed tronem Baranka, co widzimy w Objawieniu 19, rozdział 11, werset. Za tymem widział niebo otworzone, a oto koń biały, a który na nim siedział, był rzeczon wierny i prawdziwy, a który sprawiedliwie sądzi i walczy. A oczy jego były jako płomień ogniowy, a na głowie jego było wiele koron. I miał imię napisane, którego nikt nie wie, jedno sam. A był obleczon w szatę farbowaną krwią, a imię jego rzeczone jest Słowo Boże. I szły za nim wojska, które są na niebie na koniach białych, obleczone lnem białym i czystym. A z ust jego wychodził miecz ostry, aby im bił narody, a bowiem ci je on będzie rządził laską żelazną, gdyż jest ten, który depce kać wina popędliwości i gniewu Boga Wszechmogącego. I miał na szacie i na udzie swym imię napisane Król Królów i Pan Panujących. Co się tyczy porządku w Domu Bożym, to rozpoznać go można po dobrych uczynkach wierzących, nie po słowach. Wyznanie nawet najbardziej wzniosłe nie zmienia faktu,
że osoba, której je wypowiada, może być w oczach Boga obrzydliwa i nieposłuszna.